every week, whether I'm in Krakow, in the summer Opan, or in Israel, or in America, I always love to learn. So, teach us Torah, Pani Zosia. Otóż skończyliśmy ostatni raz mówić o tym, że stał tam cały lud i co to znaczy, że stał cały, że to byli wszyscy. Otóż tutaj się wylicza dokładnie, żeby nie było nieporozumienia. Mówią, tu są naczelnicy pokoleń, starsi, urzędnicy, wszyscy mężowie Izraela, ich dzieci, ich żony i obcy, którzy byli wśród nich, wszyscy od rąbiącego drwa do czerpiącego wody. Abyś wszedł w przymierze z wiekuistym Bogiem Twoim i zaprzysiężony został w tym przymierzu. A więc są tu wszyscy. Ale zwróćmy uwagę na pozycję kobiet. One stoją w hierarchii na przedostatnim miejscu, po dzieciach, a przed obcymi. I to nie jako jakby samodzielne osoby, tylko jako żony wasze. Ale nic to. Wiemy, że w tamtych patriarchalnych społecznościach taka była w ogóle pozycja kobiet, że ona musiała być albo córką, albo żoną, albo matką czyjąś, jakby sama sobie nie odgrywała żadnej roli. No ale musimy znowu sobie przypomnieć o tym przymierzu, które kiedyś zostało zawarte na górze Synaj. Otóż tam było trochę inaczej. Tam byli wszyscy, przy czym Bóg zwrócił się do Mojżesza takimi słowami. I tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz domowi Izraela. Dlaczego tu użyto różnych słów? Otóż wobec interpretacji rabinów dom Jakuba oznaczał kobiety, ale dom Izraela mężczyzn. I widzimy, że kobiety zostały wymienione pierwsze. Dlaczego? Gdyż to one gwarantowały przekazanie Tory dzieciom przy odpowiednim wychowaniu, prowadzeniu żydowskiego domu i przekazywaniu tradycji. Tak więc widzieliśmy, że od początku wszyscy byli włączeni w przymierze Boga z Izraelem. I nie dotyczyło to tych tylko, którzy byli wtedy na górze Synaj. Dotyczyło to także takich, których z nimi nie ma, krótko mówiąc, wszystkie następne pokolenia. Przymierze znaczy zawarcie umowy. I wykonanie tego, do czego się ludzie zobowiązali. A to, jak powiedział Mojżesz, nie jest wcale trudne. Gdyż Tora nie jest gdzieś wysoko w niebie, żeby trzeba było iść po nim, ani daleko gdzieś za morze. Lecz jej słowa są tutaj blisko, na wargach naszych i w naszych sercach. A więc wszyscy. A wiemy, że dla mężczyzn Izraela istnieje znak fizyczny przymierza, prawda, Brit Mila? Kobiety tego nie potrzebują. Kobiety były w pełni uczestnikami przymierza od początku. Czyli my tam można powiedzieć, że one tam były micawot, prawda? I uczestniczy i kiedyś uczestniczyły w pewnych rolach zastrzeżonych dla nich i ograniczonych do nich, ale dzisiaj uczestniczą w pełnym rozumieniu tego słowa w realizacji przymierza, nie tylko w tradycyjnych domowych rolach, ale także spełniają dzisiaj role społeczne i publiczne. Ponieważ już słyszymy, że Tora nie jest daleko ani wysoko, Tora jest tak blisko nas, a przecież ta idea jest taka bliska kobiecemu sercu. Dlatego my pamiętamy, że wszyscy byliśmy postawieni nad Jordanem, słuchaliśmy słów Tory
I zawarliśmy przymierze, każdy z nas, jakby tam był. I to obowiązuje każdego, bez względu na płeć, miejsce, wykonywany zawód od każdego, każdego, każdego. I z tą myślą rozstajemy się na wakacje. Shabbat Shalom.